Dzień dobry, Emilia Zawadzka, jestem mamą Olafa Krasnowskiego. Chcemy mówić troszkę więcej o dzieciach z chorobami rzadkimi. Głównie chcielibyśmy się skupić tutaj na dystrofii mięśniowej Duchenna. Jest to choroba rzadka powodująca stopniowy zanik mięśni w ciele. I mój syn choruje właśnie na taką chorobę, ma 2,5 roku, jesteśmy z Gdańska i pojawiła się szansa na zatrzymanie tej choroby. Szansą jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to 3 200 000 dolarów. Dodatkowo dochodzą koszty podania, hospitalizacji. Trzeba być w Stanach Zjednoczonych tam 4 miesiące. Dlatego jest to duża szansa, natomiast zbieramy 15,5 miliona, co jest zawrotną kwotą. Jednak po prostu wierzymy, że uda się to zrobić, dlatego że zrobimy wszystko, żeby uratować swoje dziecko. Szansa na tą terapię pojawiła się dopiero w czerwcu tego roku, kiedy po prostu FDA w Stanach zatwierdziło taką terapię. Wcześniej były możliwości leczenia, jednak nie na tą mutację, którą posiada Olaf. Aktualnie mam 1 300 000 i dzisiaj jest akurat setny dzień zbiórki. Także brakuje nam ponad 14 milionów. Mamy nadzieję, że właśnie teraz, kiedy jest coraz większa mowa o dzieciach z chorobami rzadkimi, będziemy mogli liczyć na takie wsparcie. Dlatego, że taka zbiórka jest naprawdę wykańczająca i musi się włączać bardzo dużo ludzi o dobrych sercach, dlatego że sami po prostu nie jesteśmy w stanie zebrać tak zawrotnej kwoty. Pisaliśmy pismo do pana prezydenta, natomiast dostaliśmy odpowiedź, że na razie nie ma w planach po prostu takiego, w budżecie nie ma po prostu planów na takie zapotrzebowanie, jakie leczenie dla osób chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. A jak ważne jest to, żeby udało się zebrać, żeby udało się przeprowadzić te wszystkie procedury? To jest jedyna szansa, tak? Nie mamy innej możliwości leczenia. Do tej pory jedynie możemy podawać sterydy, które mają bardzo dużo skutków ubocznych, natomiast one tylko trochę wydłużą jego życie, a nie zatrzymają choroby. Jest to leczenie, nie ma innego leczenia przyczynowego. Na początku choroba powoduje osłabienie mięśni nóg, następnie mięśni rąk, mięśni przykręgosłupowych, przez co osoba chora staje się całkowicie zależna po prostu od drugiej osoby i ląduje na wózku inwalidzkim. No, natomiast to nie jest chyba najgorsze, dlatego że choroba osłabia również mięśnie wewnętrzne, między innymi mięśnie oddechowe i serce, no, prowadząc do jednego. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tej chorobie, dlatego że są też dzieci starsze chorujące na tę chorobę, które również czekają na leczenie. Nowe leki pojawiają się na rynku, które wchodzą do Europy i chcielibyśmy, żeby również dzieci starsze miały szansę na leczenie tymi lekami, a po prostu te młodsze dzieci, które jeszcze mają szansę na terapię genową, żeby zatrzymać tę chorobę, chcielibyśmy, żeby miały szansę na podanie takiej terapii. Choroba jest postępująca, nie cofniemy zmian, które występują po prostu w organizmie. To, co zasieje po prostu choroba, jakie zniszczenie w mięśniach, nie będziemy w stanie tego cofnąć, dlatego czas jest kluczowy. Zbiórkę możemy znaleźć na portalu Się Pomaga. Olaf Krasnowski i również zachęcamy do śledzenia jego strony na Facebooku, na Instagramie Siła dla Olafa. Również można wystawiać swoje licytacje na Facebooku Siła dla Olafa, myślnik licytacje. Wszystkim wolontariuszom, którzy dopisali, wszystkim, którzy przynieśli swoje ciasta, które dzisiaj za symboliczną oczywiście opłatę, to co wrzucicie oczywiście trafia do puszki, idzie dla Olafka. Drodzy Państwo, jest z nami Olaf w ogóle, gdzieś tutaj się kręci, a teraz jest sesja zdjęciowa. Są rodzice, za chwilę głos zabierze także mama. Mamy przygotowane dla Was wiele atrakcji, od tych słodkich, o których już dzisiaj była mowa. Każdy, kto podchodzi, kto częstuje się, wrzuca monetki, wrzuca bilony, wrzuca większe kwoty do tych puszek, aby wspólnymi siłami zebrać 15,5 miliona. Musimy wygrać z czasem, drodzy Państwo. Musimy wygrać z chorobą. O tej chorobie będziemy za chwilę mówić. O Olafie, to jest 2,5-letni dwójpółroczny chłopiec, który jest bardzo wesoły, bardzo optymistyczny. Teraz go widzimy, właśnie bohater sesji zdjęciowych. Zapraszam rodziców do nas. Zapraszam mamę i proszę o zabranie głosu. Jaki jest Olaf? Co to za choroba? I jakie są perspektywy? Dzień
dobry. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy się tutaj zgromadzili, wszystkim, którzy przyszli nam pomóc i nas wspierać w tej ciężkiej walce. Ale mamy nadzieję, że dzięki wam, waszym po prostu sercom i że jesteście po prostu otwarci i jesteście w stanie nam pomóc. Damy radę. Musimy dać. Dziękujemy wam wszystkim za obecność, za pomoc w organizowaniu tej imprezy. Dziękujemy wam bardzo. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, dziękujemy, że jesteście. Wspierajcie, wrzucajcie, bawcie się z nami, cieszcie się. Zobaczcie, Olaf wytrzymuje ten luz. Brawa dla Olafa, brawa dla wolontariuszy, brawa dla ludzi dobrego serca. Słuchajcie, Gdańsk jest szczodry. Gdańsk to miasto solidarności. Okażmy tą solidarność. Okażmy, pokażmy, że mamy serce, że swoim drobnym gestem możemy wspomóc, dać szansę, dać zdrowie, dać normalną przyszłość. Nie tylko Olafowi, ale szczęście jego rodzinie. Poprosimy muzykę, poprosimy dużo dobrej energii. Bawmy się, kochani, szalejmy, cieszmy się i wspomagajmy. Pokażmy, dajmy od siebie troszeczkę serca, bo dobrze widzi się tylko sercem.